Witajcie moi drodzy, Dukat z tej strony. Mamy piątek, 19 stycznia, więc zgodnie z zapowiedzią będziemy dzisiaj losować w evencie Fortuna Poszukiwania Gwiazd. Zapraszam do oglądania. Całą strategię udziału w tym evencie opisywałem już w poprzednich filmach, więc dziś przypomnę tylko na szybko, że naszym celem będzie wykonanie łącznie 20 losowań, żeby odebrać w nagrodę 1000 wiecznych kul, dzięki czemu po wykonaniu tych 20 losowań powinniśmy wzbogacić się o 52 wieczne kule, niezależnie od wyników poszczególnych losowań. No i oczywiście zyskamy też pewnie jakieś nagrody. Ja dotychczasowo wykonałem 3 darmowe losowania, jedno na poprzednim materiale, a 2 pozostałe poza kamerą. I póki co wypadły mi raz zwykłe, rzadkie emblematy, raz przypisany fragment klejnotu i raz sterta klejnotów. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Także lecimy na początek z darmowym losowaniem. A może jeszcze tylko zobaczmy, mam 2680 kul przed rozpoczęciem losowań. Porównamy tą wartość z tą, która będzie już po odbiorze nagrody, po wykonaniu tego eventu. Także lecimy. Kolejny przypisany fragment klejnotu i mamy 4 losowania, więc zrobimy teraz 6 pojedynczych i na końcu jednorazowo 10. Oczywiście nie nastawiam się na to, że wypadnie tutaj ta główna nagroda, ale te pozostałe, jeżeli by się udało trafić kilka legendarnych emblematów, no to też będzie fajnie. Klucze pretendenta. Znowu klucze pretendenta. No i jest legendarny emblemat. Bardzo fajna nagroda. Sześć rzadkich emblematów. Znowu klucze pretendenta. I teraz robimy ostatnie pojedyncze losowanie. Klucze pretendenta, tak dla odmiany. No i zostało nam do wykonania 10 losowań, więc tutaj zrobię to już jednocześnie. Poza tym wyjdzie to taniej tak naprawdę niż losowanie pojedyncze. Także lecimy. No i tutaj zebrało się 1, 2, 3, 4, 5 paczek zwykłych klejnotów i 5 fragmentów legendarnych klejnotów. Także finalnie wpadł nam jeden legendarny emblemat, 12 rzadkich, a reszta to klucze pretendenta, zwykłe klejnoty i fragmenty legendarnych klejnotów. Jak widzicie, w tym momencie odbieram 1000 wiecznych kul. No i mam faktycznie 2732 kule, czyli tak jak to wyliczyłem, o 52 kule więcej niż na początku. Ciekaw jestem, czy podobny event powróci do gry w przyszłości. Tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, jeżeli ktoś tak jak ja ma trochę tych kul pozostałych po poprzednich zakupach, uważam, że jest to bardzo fajny sposób na to, żeby ich trochę zyskać, żeby je zainwestować. Natomiast czy kupować specjalnie te wieczne kule po to, żeby brać udział w tym evencie, no to już musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie wpadło trochę przedmiotów, zyskaliśmy trochę kul, zawsze to coś na plus. I tak naprawdę to wszystko w tym ekspresowym materiale. Tradycyjnie, jeżeli się podobało, zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Obiecuję, że kolejne materiały będą bardziej ambitne, ale mam też nadzieję, że wrócę do lepszej formy, bo jak słyszycie, no w dalszym ciągu nie jest ze mną najlepiej. A więc na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.